Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Jurassic World Evolution. No i słuchajcie kochanie, widzę nas tutaj od razu jakaś ciekawa akcja. No, zaczynamy dość intensywnie, trzeba przyznać, T-Rex się wydziera. Ale to pewnie dlatego, że dzisiaj będzie na pewno bardzo, ale to bardzo fajny odcinek. Ja tutaj troszeczkę sobie pograłem poza odcinkami, tak jak wam obiecałem, tutaj dużo się dzieje, tutaj jest taki fajny, mały wybieg dla Velociraptorów i T-Rexa, tutaj jeszcze nic nie ma, ale na przykład tutaj już cały wybieg zapełniłem, jest tutaj 8 Diplodocusów i 4 Torozaurusy albo 5? 5, tak, bo akurat one mogą 13 osób zmieścić, tutaj Diplo może być 8, więc maksymalnie jak mogłem wypełniłem te wszystkie rzeczy. No i wyspa, ta działa akurat bardzo fajnie, zobaczcie, 10 000 prawie ludzi, zarąbisty tutaj wynik, jeżeli chodzi o dinozaury. Tutaj jest problem, bo mamy jeszcze problem z hotelem, jeżeli chodzi o to, bo to capacity jest, ale tutaj jest hotel, jeszcze tam jest hotel, to ile tych hoteli trzeba tutaj dać, żeby im się tutaj wszystko podobało? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Ale dzisiaj mamy naprawdę całkowicie inne plany. Nie dość, że jak wejdziemy sobie w research, to zobaczymy fosile. I tutaj nie dość, że ja odblokowałem jednego z Fallen Kingdom, czyli będziemy mogli tego Stygimolocha sobie szukać, to jeszcze z Deluxa jednego odblokowałem i to jest właśnie to, więc sobie to ulepszmy. Ale dzisiaj naszym głównym celem, muszę przyznać, będzie dokładnie ten oto tutaj osobnik. Indoraptor, czyli no główny bohater filmu Jurassic World Fallen Kingdom, to był Jurassic World, po prostu główny bohater. Jego już mamy na wyspie trzeciej albo czwartej, ale dzisiaj polecimy na ostatnią z wysp, w której trzeba robić jakieś zadania. Tutaj też na tej wyspie zrobiłem tak naprawdę już wszystko, jeżeli chodzi o te kontrakty. Tutaj wam to udowodnię, proszę. A nie, to nie tutaj. Gdzie mogę to udowodnić? Tutaj. Odblokowałem wszystko, co było tutaj, tutaj, tutaj. Muszę porobić tylko i wyłącznie jeszcze te misje główne, ale to spokojnie sobie porobimy. Albo poza odcinkiem, ale dzisiaj polecimy sobie na Isla Sorna. W końcu nowe wyzwanie, nie mogę się doczekać, jak to tam będzie. Potrzebujemy być na tej wyspie i zrobić bardzo dużo, jeżeli chodzi o security, ponieważ dzięki temu będziemy w stanie odblokować właśnie Indoraptora. I powiem wam, lećmy tam, no i zobaczmy jak będzie. No jest, piękna wyspa. Dużo ludności. Okej, czyli będą się działy różne ciekawe rzeczy. Zobaczymy jakie. Wyspa wydaje się mała. W ogóle z tego co ja też już widziałem, ta wyspa będzie taka całkowicie inna, ponieważ tutaj mamy jakby zabudowany system. To chyba jeszcze w filmie było, prawda? Tak mi się coś kojarzy. Dobra, czyli tutaj właśnie na tej wyspie dinozaury biegają sobie wolne i to my jesteśmy ludźmi, którzy raczej będziemy tutaj... O, Spinozaurusa mamy, co? Zobaczcie na to! Pierwszy mój Spinozaurus, który w sumie nie należy do mnie, ale to jest jeden z moich ulubionych dinozaurów, zdecydowanie. Zobaczcie, jak on super wygląda. No jest to kozak totalny. Tylko pytanie. On tutaj będzie atakował chyba te dinozaurki. Na razie przez nie przebiega. Tu są też jeszcze z tego zaurusy takiego. Też jeszcze nie miałem. Więc dzieje się tutaj dużo. Ale pytanie, czy tą wyspę... Czy ta wyspa musi być taka? Czy ja nie mogę tutaj po prostu sobie zrobić różnych... Bardzo też tutaj dużo tych stegosaurusów. Czy ja nie mogę sobie po prostu zrobić dla nich wybiegów, żeby oni po wybiegach biegali? Czy na przykład stegosaurus potrzebuje jakoś ultra dużo landu? Nie wiem tak naprawdę. Wydaje mi się, że może byśmy mogli to troszeczkę inaczej zrobić. Tutaj w ogóle też jest security center i... Co to daje tak naprawdę? Nie mam pojęcia. Więc dzisiaj chcemy zrobić kilka rzeczy. Potrzebujemy na pewno postawić tutaj, żeby zrobić tego naszego Indoraptora, potrzebujemy postawić tutaj... co potrzebujemy? Potrzebujemy... Science Center, Research Center postawić, żeby móc go jakby zdobyć. I musimy zrobić też questy dla security. Zobaczmy, co w ogóle na tej wyspie mamy do odblokowania, bo wydaje mi się, że jeżeli chcemy faktycznie, żeby to był taki ogólnodostępny wybieg, taki wielki wybieg, to będziemy tutaj potrzebowali te girosfery, prawda? A żeby girosfery odblokować, tutaj pewnie będziemy w stanie to zrobić. Zobaczmy. Nie, z tego co widzę, tutaj girosferów nie odblokujemy. Mamy tutaj Allosaurusa, mamy tutaj Majunguzaurusa, to jest fajne, Maju, to lubiliśmy bardzo z pewnej gierki. I do tego mamy Indoraptor Genom, ale tak naprawdę nic jakiegoś większego tutaj nie mamy do zrobienia, więc gdzie mogę zdobyć... Gdzie mogę zdobyć Girosfera? No i tutaj też jestem w szoku, bo tak naprawdę, okej, tutaj jest coś zrobione, ale tutaj jest dalej to wszystko niezabudowane, to znaczy tutaj nie ma bramy. Czy ja tutaj mogę postawić bramę? Bo...
No, tutaj każdy dinozaur w tym momencie w sumie może sobie wejść. Ale, no okej, skoro robimy to w taki sposób, to oczywiście ja mogę powiększyć sobie tutaj ten obszar i raczej to zrobimy. Damy sobie Research Center w tym momencie gdzieś tutaj. Najpierw zniszczymy tutaj zabudowy. Nie wiem, no ja bym tutaj zrobił wyspę taką jak każdą, prawda? Żeby te dinozaury faktycznie może raczej nie biegały sobie tak luźno i przyjemnie. Tak mi się to wydaje. Nie wiem, czy to jest dobre podejście, czy nie, ale no takie biegające osobne dinozaury to jest raczej coś... takiego mało normalnego, muszę przyznać. No i ogólnie wydaje się być dość ciężką ta wyspa, bo no nie do końca wiem, jak sobie z tym poradzić, więc może będzie to na pewno tutaj takie, wiecie, zaskoczenie dla nas wszystkich. O, low health'a ktoś ma, pewnie się tam bije z tym, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, postawmy sobie tutaj Research Center, bo to na pewno nam się przyda. Tutaj jeszcze coś możemy dać. Na początku w ogóle potrzebuję tych takich operacyjne rzeczy, żeby tutaj to wszystko miało miejsce. Mamy tutaj AQ Center, mamy... czego potrzebujemy? Rancher Station, czy w tym momencie to nam się jakoś ultra przyda? Ale Expedition Center, no myślę, że jak najbardziej by nam się tutaj akurat przydało. Tylko jak je postawić, żeby się tutaj zmieściło? W taki sposób. Mogę i teraz połączmy to dróżką z tym. I teraz faktycznie wypadałoby to zabudować. Skoro oni tak chcieli, żeby to faktycznie było zabutowane, ale co tutaj? Tutaj jedyną atrakcją to będzie co? Przewożenie tych ludzi? Tutaj będzie na przykład jakiś wiecie, będą tutaj kolejka i ona będzie jeździła i faktycznie dzięki temu będzie można dinozaury oglądać, więc to będzie taki wielki wybieg. Gdzie jest ten zdechły dinozaur? Nie tutaj, ale on jest tutaj. I teraz tak, kolejne pytanie. Jak będziemy rodzili te dinozaury? Ponieważ nie widzę tutaj nigdzie Hammonda i raczej tego Hammonda nie ma, więc te dinozaury jakoś trzeba tutaj wykluwać, prawda? Bo one same się raczej nie będą rozmnażały. Więc jakiś Hammond się tutaj przyda. To będzie ciężka rzecz. Zresztą, z tego co pamiętam, mimo tego, że te wyspy w filmach były takie ogromne i otwarte, to jednak... ten stegozaurus, ten spinozaurus strasznie to wszystko zjada, prawda? O! Jednak zobaczcie, spinozaurus zaraz nam padnie. To mimo wszystko one były jakoś oddzielone od siebie, żeby one tak nie mogły sobie cały czas walczyć i się zabijać. Czy mam rację, czy nie? Ciężko stwierdzić, no ale wydaje mi się, że jednak coś w tym jest. Zobaczmy, jakie na tej wyspie dostaliśmy rzeczy. Okej, przede wszystkim możemy się nauczyć różnych genomów. To nam się przyda, znaczy medycznych. Tutaj możemy też ulepszyć różne rzeczy. Dobrze, czy coś jeszcze? Fosil. A, to się tutaj robi i tutaj to wszystko. Coś tutaj dziwnie brzmiało. Jakby jakiś dinozaur się wkurzył. Jak z tą wyspą sobie radzić? Pierwsze co, weźmy może sobie ten kontrakt od czerwonych, żeby już od czegoś można było zacząć, ale boję się tej wyspy, szczerze powiedziawszy. Dobrze, potrzebuję 50%, ale będę potrzebował do tego gdzieś tutaj jakieś... przede wszystkim Fossil Center, którego jeszcze chyba nie mam. Więc je sobie zbudujmy. No, powiem wam szczerze, naprawdę, nie mam pojęcia, jakbym miał tutaj to wszystko sobie zrobić. Kolejny... a, spinozaur padł jednak. Jednak jemu się tutaj nie udało. Zobaczcie, taki oto roślinożerca sobie porobił taką wielką bestię. No niestety, tak to już czasem jest, ale dzięki temu będzie troszeczkę spokojniej w tym naszym parku. To będzie mega ciężki park do zrobienia. Tutaj wszystko będziemy musieli stawiać sami. Tylko pytanie. Nie no, wydaje mi się, że będę je jednak obudowywał. A, dobra, mam już ten Fossil Center. Jeszcze nie, no bo naprawdę nie mam pojęcia, jaki gen mam na 50. O, odblokowaliśmy coś, tylko za co? Aha, no tak, robiliśmy research. Tak, zobaczcie, ta wyspa występowała w The Lost World i Jurassic Park 3, które muszę sobie nadrobić, zdecydowanie, bo pamiętam, oglądałem jako dziecko, ale nie do końca pamiętam te wszystkie rzeczy. No i okej, ja już wszystko rozumiem. Ta wyspa była była taką wyspą, na której produkowano dinozaury, jakieś tam hybrydy i tak dalej, i potem z tej wyspy przenosili je na inne wyspy, żeby pokazywać je w klatkach. Czyli to była taka tutaj wyspa jakby eksperymentowa, tak myślę, że mogę to nazwać. Tutaj z pewnością będzie trzeba zrobić kilka rzeczy, więc jakby ten zaułek dotąd myślę, że obudujemy wielkim murem i tutaj zrobimy gdzieś takiego Hammonda, nawet może kilka takich mniejszych Hammondów zrobimy, które, chociaż nie, bo wtedy będą one musiały być połączone jakby dróżką. To może jednego po prostu zrobimy takiego tutaj głównego Hammonda i stąd będziemy transportowali różne dinozaury w różne miejsca, żeby one gdzieś tam żyły ze sobą tak naprawdę bez większego problemu. Ile tutaj może być populacji? Pytanie, na jakim obszarze ta populacja występuje? Bo jeżeli na przykład będzie więcej niż 5. No bo zobaczcie, tutaj ile? Ideal populacja, to jest 5. No i faktycznie tutaj w okolicy jest ich 5, prawda? Więc to raczej nie działa tak, że one liczą się wszystkie. Dobra, wydaje mi się, że tak to właśnie zrobimy. Po prostu zabudujemy większość tutaj. Tutaj większość zrobią właśnie jakieś sklepy, takie nasze tutaj rzeczy, jakiś hotel.
i zabudujemy tutaj i będzie wielka kolejka i do tego będą właśnie te rzeczy typu dla gestów będzie tutaj Gyrosphere. Gdzie to jest? Tak, Gyrosphere Station. Tylko właśnie, jak tą Gyrosphere Station sobie odblokować? Na jakiej to podstawie mam to zrobić? Oczywiście nie w fosilach, tylko tutaj. To będzie w Buildings i to będzie Power, nie, tutaj to będzie to. Nie, to też nie to. Gdzie jest Gyrosphere? Tutaj? Do tego potrzebuję Isla Takano End Missions, czyli na Isle Takano i Isla Sorna Rating, czyli na tej wyspie potrzebuję mieć 3 gwiazdki, żeby odblokować drivable Gyrosphere'a. Kurde, to może być całkiem fajne, tylko akurat tutaj będę się bał bardzo dawać mięsożerne dinozaury, bo z pewnością będą niebezpieczne. Dobra, żeby zrobić questa na czy na to 50%, potrzebuję znaleźć pachy Saporasaurusa, więc zaraz to zrobimy, ale wezmę sobie jeszcze od razu kolejnego questa tutaj od nich. No ale ogólnie to będzie ciężko zrobić tutaj cokolwiek. Kamarosaurus, dobra, zrobimy coś takiego również, nie ma sprawy. I teraz tak, potrzebuję... Już zapomniałem, jak się nazywał. Nazywał się on pachy coś tam, więc pamiętajcie, przypominajcie mi szybciutko, jak on się nazywał. Expedition Center bierzemy i do tego tutaj bierzemy tutaj ulepszeń, co żadnych nie potrzebujemy. To nie tutaj, to nie tutaj. Para to nie, tylko pacha. To też nie tutaj. Oczywiście będziemy odwiedzali to zaraz wszystko. Mamy Spinozaurusa odkrytego, super, bardzo mnie to cieszy. Z tego Zaurusa też, więc będziemy na pewno te wszystkie genomy odkrywali. Ale ja potrzebuję para. Dobra, to tutaj jest para. Nie, para? Pacha. Tutaj jest para. Ja potrzebuję pacha. Tutaj jest pacha, dobra, więc popełniłem mały błąd. Tutaj też jest pacha. Tutaj jest, nie ma pachy, tutaj nie ma pachy, tutaj nie ma pachy. Tutaj jest pacha. Dobra, to wyślijmy w te takie większe miejsca te pachy i zobaczymy, co będzie dalej. Ja myślę, że warto by było już w tym momencie jakby obudować cały ten nasz park takimi wielkimi, wielkimi ścianami. Im bliżej tutaj zrobimy tego wszystkiego, tym lepiej, bo oczywiście zaoszczędzimy troszeczkę miejsca. A to chcąc, nie chcąc będzie limitowane, ale jak teraz widzę, ile pieniędzy na to wydam, to troszeczkę się zaczynam martwić. Oczywiście zaraz też sobie taki myk dla was. Jeżeli nie chcecie za dużo wydawać pieniędzy na takie rzeczy niezbyt ważne, to ja polecam wam ogólnie tutaj zrobić coś takiego, co nazywa się... Znaczy chodzi po prostu o to, żeby przechodzić na inne wyspy, żeby robić ulepszenia, które znajdujecie na tej nowej wyspie, tak? Bo w niektórych... O, czemu nie mogę tutaj tego zrobić? A, ale mogę to tak poprowadzić, spoko. Wiecie, na tej wyspie za to, że tutaj przyszedłem, odblokowałem bardzo dużo nowych rzeczy, typu jakieś tam nowe szczepionki i tak dalej, więc gdybym chciał to zrobić faktycznie tutaj, to wydałbym na to naprawdę mnóstwo kasy, której w tym przypadku akurat nie zarabiam jeszcze zbyt dużo, więc opłaca się po prostu wrócić na jakąś wyspę, na której macie już na przykład 100 milionów i tam sobie te wszystkie... research zrobić. Chyba tak to powinno działać. Myślę, że nie ma problemu. Dobra, nie wiem do kiedy to pociągnąć, ale tak mniej więcej, że dotąd wydaje mi się, że powinno być ok i powinienem móc dołączyć do tego, gdzieś połączyć. Dobra, połączyłem. Mamy nasz pierwszy tutaj kraj. Mamy nasz pierwszy kraj. Oczywiście gdzieś jakaś tutaj musi być zrobiona... Jakiś gate zrobiony tutaj musi być, dlatego tutaj na przykład postawię gate'a. W razie gdybyśmy tam potrzebowali faktycznie coś tutaj zrobić, naprawić czy cokolwiek. No ale miejsce na budynki faktycznie troszeczkę więcej się zrobiło, więc myślę, że w ogóle stąd pousuwam to, nie zrobimy takiego środka, tylko troszeczkę inny, ale to jeszcze chwilkę, najpierw zobaczmy, czy dojechały do nas nasze tutaj rzeczy, które faktycznie muszę. O, mam coś nowego, penta, bardzo ładny jest, taki, no, bardzo ładny, dobra, mamy też pachę, ale chyba za mało tej pachy będziemy niestety mieli, chyba za mało tej pachy. A nie, mamy dwa takie pachy. I to jedno z trzy i dwóch gwiazdkowych, więc powinno do tego 50% spokojnie starczyć. Dobra, i co ja tutaj miałem jeszcze zrobić? Bo w ogóle już tutaj mam Hammonda jednego, więc mogę zacząć wypuszczać dinozaury. Mam też AQ, więc bardzo dobrze. To jest Medium Power Station. I od razu tutaj, żeby nie było, chociaż na razie jeszcze nie potrzebuję ulepszeń, więc nie ma sensu. Dobra, Hammonda sobie ulepszmy. Dajmy na pewno Rate'a 2.0, Rate'a 2.0, żebyśmy jak najlepsze dinozaury wypuszczali. I Rate'a 3.0? Myślę, że tak, bo po prostu chciałbym jakiegoś super dinozaura zrobić. I ja muszę Camarauzusa. Czy ja mam w ogóle takiego Camarauzusa? Mam, na 60%. No to nie jest zbyt dobrze. I na jakim procencie muszę go tutaj zrobić? Immune Response Modification. Dobra, to zróbmy mu faktycznie to. I teraz, gdzie to jest? W ogóle, czy będę mógł to zrobić? Dobra, mogę. Mogę zrobić tutaj mu to, więc bardzo dobrze. 41% będzie miał. No i lepszego nie mogę obecnie zrobić. Wyklujmy go sobie. 101% na wyklucie będzie miał. No i gdzieś go tam sobie wyrzucimy w dalszą część naszej mapy. No już teraz troszeczkę lepiej zaczynam rozumieć, co tu faktycznie się dzieje. Power jest ok, tutaj jest ok. Shelterów tutaj nie ma żadnych, więc będzie trzeba wybudować jakiś shelter. No i zarobki są również zerowe tak naprawdę w tym momencie. Ale tak nie za bardzo, nie ma zbyt dużo rzeczy, które faktycznie chciałoby. No tylko to by chciało jakoś tam, żeby tutaj coś było i tutaj. Tutaj raczej punktu widokowego nie będziemy robić, chociaż jeden można by faktycznie zrobić.
z tej strony na przykład. I tu w rogach takie dwa, które patrzą w boki. Możemy coś takiego zrobić. Dobra, mamy tego questa zrobionego. Pachy na 50% również mamy. I właśnie, tutaj mam już misję, żeby zrobić shelter. Dobra, i niestety sztorm mamy, więc tutaj troszeczkę się popsuje, ale no mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo. W ogóle ja naprawdę będę bał się tutaj w tym parku wypuszczać mięsożerne dinozaury. To będzie troszeczkę zabójstwo. Tu będzie naprawdę mega dużo roboty, żeby nad nimi panować. No, tak naprawdę możemy sobie wypuszczać wszystko, bo mają dużo miejsca, więc mogą sobie latać, ale no nie będzie to na pewno najlepszy pomysł w tym momencie. Dobra, wypuśćmy może tu tutaj ten shelter. Dzięki temu będzie on wszystko tutaj faktycznie obstawiał, a ja zrobię sobie kwestika. Dobra, wyspa jako tako na razie się rozwija. Oczywiście nie dałem jeszcze żadnych sklepów, żeby zarabiały, bo w tym momencie nie ma to dla mnie większego znaczenia. No i co, zastanawiam się tutaj, jak na tej wyspie tak naprawdę zacząć zarabiać, ponieważ... No zarabianie jest czymś ważnym w tej grze, nie oszukujmy się, jest naprawdę bardzo ważnym. Tutaj mamy jakieś sairo coś tam, tutaj mamy spinozaurusa, na pewno bym chciał. Tutaj mamy jeszcze stegozaurusa, ale dobra, polećmy w te takie nowe miejsca, tutaj i tutaj, dwa spinozaurusy. No spinozaurus jest na pewno bardzo fajnym dinozaurem. Ja tutaj jedyne co chcę robić na tej wyspie to cały czas dostawać nowe kontrakty, ale w tym momencie jeszcze pójdę na starą wyspę, na jakąś inną wyspę polecimy, zrobić te wszystkie researche. Najwięcej kasy chyba mam na Matankeros, tak mi się wydaje, że tam mam najwięcej pieniędzy. Nie, najwięcej to nie, ale i tak mam tam całkiem spoko, więc tam sobie polecimy i zróbmy te wszystkie researche. Bo zobaczcie jak to fajnie wygląda, jak podczas tej animacji włączy się sobie mapkę. No, super, moim zdaniem super. W ogóle właśnie, ja na tej pierwszej misji mam bardzo mało rzeczy poodkrywane i wydaje mi się, że przez to też mi ciężej się gra, więc na pewno poza odcinkiem tutaj będę popracuję nad tą wyspą, żeby było troszeczkę lepiej. Znaczy chodzi tylko, żeby podblokować te tutaj różne rzeczy, bo to na pewno nam się bardzo przyda. Mamy nowe fosile i faktycznie mamy fosile spinozaurusa, więc naprawdę super. Tutaj nie potrzebuję na razie niczego, potem sobie to wszystko będę robił. Mamy złoto, bardzo ładnie. Kolejne spinozaurusy, to sobie sprzedajemy, tutaj spinozaurus. Chociaż mogłem to sobie na tamtej wyspie sprzedać, co? Troszeczkę nie pomyślałem. Na tej wyspie już mi nie trzeba pieniędzy. Ale my przychodzimy do researchu i staramy się tutaj w te wszystkie tutaj rzeczy nauczyć się, to troszeczkę zajmie, najpierw to, potem, nie, najpierw genetyka, potem medycyna i z tym będziemy już sobie szli na ostatnią mapkę. Dobra, moi drodzy, udało się, z medycznych mamy już wszystko, więc możemy leczyć się na wszystko, z genetycznych również większość już mamy, więc można wracać, też zobaczcie, jak nam ten, podrosła... Gwiazdki nam podrosły, dobra. Możemy wracać na tą naszą misję, na naszą mapkę ostatnią w sumie, Isla Sorne, i zobaczyć co tam ciekawego się będzie działo. Zobaczcie jakie super miejsce na hotel, no lepiej to chyba być nie mogło. Tutaj oczywiście hotel stanie, powstanie, nie ma co tu nawet się zastanawiać w tym momencie. No i co, tu na pewno będzie trzeba jakieś jedzenia dla nich zrobić, bo oni to zawsze są głodni. No nie ma co się co dziwić w sumie, no kto by po takiej długiej podróży na wyspę nie był głodny, pewnie każdy by z nas był. Jakieś pamiątki muszą mieć, więc koszulki tutaj jak najbardziej mogą również sobie kupować. I jeszcze musimy gdzieś tutaj wcisnąć arcade'a, żeby mogli się bawić, ale to spokojnie, bo na pewno no, tak to tutaj nie będzie wyglądało. Chociaż może na przykład tutaj byśmy tego arcade'a czy bowling bardziej. Nie wiem właśnie, co lepsze dla nich. Oni chyba by woleli arcade'a. W ogóle, ja już muszę wam powiedzieć szczerze, że wydaje mi się, że ta seria zbliża się troszeczkę ku końcowi, z prostej przyczyny po prostu, no zaczynam się nudzić. Gram w tą grę już ponad 30 godzin, więc no to będzie ostatnia wyspa, na której będzie jakiś tam challenge. Tutaj na pewno tą wyspę postaram się jeszcze wywindować jak najlepiej, żeby była naprawdę fajna. Później polecimy na tą wyspę Isla Nublar, czyli tą taką, gdzie możemy wszystko sobie sami stawiać jak chcemy. Tam również postaram się to zrobić po swojemu, jak już odblokuję wszystko. No i będziemy powoli kończyli z odcinkami. Chyba, że macie jakieś ciekawe właśnie pomysły, jak ostatnio właśnie robiłem T-Rex czy kontra coś tam, możemy coś takiego zrobić. No ale tak jak mówię, no tutaj trzeba troszeczkę się przystopować. Grałem w tą grę naprawdę ostatnio bardzo dużo, po dwa odcinki dziennie wlatywały. No i troszeczkę już mi się przestało chcieć grać. Okej, to jest bardzo fajne, więc mogę po prostu wziąć Expedition Center i polecieć po jakiegoś tutaj, na przykład po Deino, bo i tak potrzebuję Deino. Więc tutaj mam to, co do czego to jest? Do Kamazarazaurusa, złoto, super, tu jest kolejny Kamazarazaurus, to możemy sobie sprzedać, to potrzebujemy, tego już nie będziemy potrzebowali, bo będziemy już mieli go na 100% i tutaj sobie to sprzedamy bardzo ładnie. Tak więc z pewnością chciałbym tutaj wstawić tą kolejkę, tylko dlaczego tutaj nie można nic zbudować, przecież to jest idealny teren do budowania. Aha, dobra, wiem już chyba czemu, tak? Bo przez to nie mogę tutaj nic zbudować. Tak coś mi się tutaj wydaje, więc zrobimy tą kolejkę po to, żeby można... Wydaje mi się, że jak po prostu postawimy tutaj kolejkę, to będziemy więcej zarabiali dzięki temu, wiecie? Tak mi się coś widzi, więc zróbmy ją tutaj, żeby można było jeszcze podłączyć ewentualnie z tej strony. Będzie można? A mogę zrobić coś takiego. Tak bym zrobił i tutaj próbował jakoś
No niestety nie. No, tutaj to nie może być niestety. Musimy to troszeczkę przebudować, ale wydaje mi się, że jeżeli postawię to właśnie, co tutaj postawiłem, tylko że tutaj, bardziej w jakiś taki o sposób, coś takiego. Czy teraz z tej strony będę mógł pójść? Gdzieś tutaj? Będę mógł, dobra, więc tutaj faktycznie to się udało. Tamta strona też mi się wydaje, że będzie bezproblemowa. Więc postarajmy się to przejść jakoś może z tej strony. I teraz tak, polećmy sobie tutaj, żeby całą tą wyspę, jakby wiecie, zahaczyć tutaj, żeby oni mogli faktycznie oglądać. To będzie kosztowało masę pieniędzy, trzeba przyznać, ale myślę, że się opłaci na tiketach. Tutaj jest dużo rzeczy, tak, więc zróbmy coś taka, wiecie, żeby tutaj po prostu oni mogli sobie widzieć jak najwięcej tylko się da. Tutaj nie wiem, niech skręci to sobie w tą stronę, takie wiecie, takie szlaczki tutaj zróbmy, żeby wszystko mogli widzieć. Dobra, teraz tutaj skręcamy, więc tutaj będzie mały przesmyk jest. Na tyle mały, że bardzo ciężko jest go przejść, ale okej, udało się. Teraz tak, jak to tutaj wygląda? Tutaj jest ten, więc zróbmy może dotąd i teraz tutaj zróbmy takie kółko nad tymi kolegami. Tam jest w sumie dość dużo miejsca, więc możemy zrobić coś takiego. Dobra, teraz tutaj się zamyka, tak? Więc zróbmy coś takiego. Tutaj już jest takie mniejsze, więc... Ale zróbmy znowu takiego zawijaska i dobra, tutaj wchodzimy w to. Wydaliśmy na to? Nie, no w sumie aż tak dużo nie. Nie przesadzajmy. Dobra, i teraz skręcamy sobie tutaj na spokojnie, chociaż tak może nawet przy tym to postaramy się zrobić, tak wiecie. Obok, łeb w łeb niech idą. Tak, bardzo dobry to będzie myślę, że pomysł. Chociaż może nie aż tak, bo teraz nie mogę zbytnio tutaj nic robić już niestety. Tak jakby... Jakby coś się popsuło, połączmy to z tym. I gdzie mogę to zrobić najdalej? Tutaj mogę niby takiego zawijasa, dobra, zróbmy może tak, żeby to odeszło troszeczkę. Nie, bo tu nie mogę nic, o dobra, tutaj mogę. Kurde, ale to będzie ciężkie do zrobienia, wiecie? Nawet nie wiem, czy to nam się uda zrobić niestety. Dobra, wiem, będę musiał tak, hotel stąd sprzątnąć, zrobić to tak za hotelem, tą taką dróżkę i dopiero potem postawić hotel. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Dobra, wszystko działa, proszę państwa. Jest naprawdę mega, mega spoko. Jeszcze tylko to potrzebuję połączyć. Gdzie to jest? A tutaj połączmy to z tym. Jeszcze tutaj z tym, żeby było super. I tutaj, no musiałem niestety usunąć sklepik, ale zrobimy to w taki sposób, że po prostu zabiorę to stąd. Fast fooda damy po prostu tutaj, bo jest najmniejszy, więc się zmieści. Tak jest i po prostu obok znowu postawię to, co było tam, tylko co było tam. Clothes shop tam z tego, co był, pamiętam. No i tak naprawdę wyszliśmy na dokładnie to samo. A ludzie mogą jeździć. Ludzie mogą jeździć i mogą oglądać sobie dinozaury. I wydaje mi się, że to nam poprawi bardzo, ale to bardzo ocenę, czy tak będzie. No na razie jeszcze nie, chociaż jest, zobaczcie, transport rating 100%. Ale zobaczcie, pierwsi ludzie już jadą. Pierwsi ludzie już jadą i my możemy sobie wejść tutaj i zobaczyć na widoczność. Na widoczność, widoczność jest tutaj? Nie, widoczność jest tutaj. Na razie jest 0%, ale tutaj będą sobie jeździli i będą widzieli dinozaury, które są tutaj w promieniu tym. Wydaje mi się to całkiem spoko. No na razie, jak nie mamy gyrosfera, to jest nasz jedyny tutaj możliwy ten. No i wypuśćmy, Camarasaurusa, to nasz pierwszy taki, więc zobaczmy jak on wygląda. No jak każdy taki wielki. Wielki dinozaur, tak naprawdę nie ma w nim nic specjalnego, myślę. Chociaż, a on ma taki fajny tutaj, takie, nos ma taki na górze, super raźny. No, ej, on jest naprawdę masywny, jest naprawdę wielkim dinozaurem, trzeba to przyznać. Czy patrzyliśmy, że nie jest jakiś ultra wysoki, ale jest po prostu taki, wiecie, byczek. Byczek jest totalny, więc spoko, bardzo ładny. Zobaczymy tylko, jak mu się tutaj będzie żyło, bo na razie widzę, że komfort mu spada. Na razie komfort mu spada. Zobaczmy, czemu mu spada ten komfort. Ale quest zrobiony, komfort mu spada, ponieważ ma za mało socjalka i będzie potrzebował takiego drugiego. No i tutaj pojawia się mały problem, więc musimy takiego jeszcze jednego wykluć. No nic, no to wykluwamy. Na razie jeszcze póki ten jego komfort nie jest najgorszy, to go tutaj sobie zostawimy. Potem najwyżej wyślemy go w takie miejsce, gdzie jest więcej lasów, żeby mógł sobie troszeczkę lepiej żyć. Tak mi się wydaje, że to będzie dobre. Tutaj działa wszystko jak należy, hotel jest. Sklepiki działają, tylko trzeba tutaj oczywiście jeszcze tam ceny zwiększyć i tak dalej. Zobaczmy ile ludzi tutaj chce przebywać, no całkiem sporo, więc jeszcze kolejni ludzie tutaj niech wejdą. My zmienimy oczywiście ceny, żeby nam się to wszystko tutaj opłacało. 15 tysięcy tutaj, ludzi więcej nie trzeba, raczej tyle wystarczy, mógłbym tyle, ale zostawmy już tyle. No i tutaj mamy jeszcze clothes shop, zobaczmy czy również chcą sprzedawać, znaczy kupować rzeczy, tak. Oczywiście najdroższe, wybieramy liczbę ludzi, o nawet, ale dobra, za 6 dolarków to każdy by chciał kupić koszuleczkę, wiadomo. 17 tutaj mamy, więc zostawmy za tyle i ludzi również tyle nie potrzeba, tyle wystarczy. Dobra, niech sobie kupują. No i w tym momencie wyglądamy całkiem, całkiem fajnie. Zobaczmy, tego będzie trzeba zaraz zabrać oczywiście, bo mu się tutaj nie podoba samemu, potrzebuje kolegi, więc zaraz jak się tylko kolega tutaj do niego dokluje, to może nawet kolejnego takiego wyklujmy, czemu by nie, niech będą już 3. I oni chcieli viewing platforma i ja taki viewing platform oczywiście dla nich zrobię, tylko gdzie taki viewing platform będzie dla nich najlepszy? Myślałem, żeby zrobić go na przykład w tą stronę, żeby mogli patrzeć tutaj w ten przesmyk.
Tylko czy to ma... Dobra, tutaj możemy zrobić tego viewing platforma, prawda? Taki... Albo tutaj. Tutaj jest dużo dinozaurów w sumie. Jakbyśmy tutaj go zrobili, gdzieś przyłączonego do murku. O, w tym miejscu. Wydaje mi się, że super pomysł. Połączmy go jeszcze tutaj dróżką jak najbliżej przy tej budowli, przy Hammond Center, żeby nie zajmowała nam za dużo miejsca. Mamy i powinno działać. Powinniśmy zrobić kolejnego questa i tak naprawdę jesteśmy coraz bliżej, chociaż jeszcze... Troszeczkę nam tego tutaj zbierania zostało i tak naprawdę nie wiem, czy będę w stanie to zrobić na tej wyspie. Znaczy będę musiał na tej wyspie, ale czy teraz, w tym odcinku, bo już godzinę nagrywam. Dobra, jakoś ten się już wkurza, to go po prostu tutaj sobie uśpimy i poczekamy z nim, aż te się wyklują, wtedy wy po prostu przeniesiemy je wszystkie naraz i to powinno być całkiem sporo. Zobaczcie, jak dużo osób chce oglądać dinozaury. Całkiem nieźle. No i co, w sumie potrzebujemy tylko 3 gwiazdek, żeby odblokować tego gyrosfera, którym będą sobie to wszystko oglądali, więc jakoś to musimy zrobić. Czy nawet teraz to zdobymy? Nie, tutaj mamy już facility, mamy spoko, ale potrzebujemy jeszcze zrobić na pewno dinozaury i fanu potrzebujemy, tylko 2%, więc jakoś tutaj musimy zmieścić arcade'a. Wydaje mi się, że arcade'a, tylko gdzie on się zmieści? Tutaj by się zmieścił, więc w sumie mógłbym zrobić coś takiego i po prostu połączyć to dróżką z tym. Co wy o tym myślicie? Że tam ludzie będą chodzili? Powinni. Chyba, że tutaj bym go po prostu czasnął. Dobra, już niedużo brakuje nam do tych, nie wiem ilu, 80, 95%. Mamy z 80, więc jeszcze troszeczkę misji tych musimy zrobić, ale możemy już wykluć 2 kolejne te kamarazaurusy, więc zróbmy to w tym momencie. W końcu będziemy mogli odespać tego, który tutaj leży już chyba z 15 minut. Zrobiłem też tutaj 2 nowe elektrownie, bo tamta jedna to już było za mało. Postawiłem Science Center i musimy zrobić tak. Mamy 20 milionów nasz park musi być warty, to pewnie dzięki dinozaurom będziemy mogli zrobić i pentaceratopsa wykluć, który będzie miał jakiś tam intensive repair modification. No ja tutaj starałem się na tego pentaceratopsa robić troszeczkę ekspedycji i jeszcze chyba będę musiał zrobić jedną przynajmniej, one są z tego co pamiętam tutaj. Tak, tutaj gdzieś były. Więc wyślemy je w te 2 miejsca i poczekamy jeszcze na to, co będzie, bo jeszcze powinny jakieś tam procenty być. Chociaż tak już powinny być całkiem spoko, jeżeli chodzi o procenty i powinienem być w stanie wdać mu to ten. Dobra, i teraz tak, musimy je stąd gdzieś przenieść, gdzieś gdzie jest dużo lasu. A dużo lasu jest w sumie wszędzie, tylko że tutaj są dinozaury. Może tutaj byśmy je przynieśli? Wydaje mi się, że tutaj byłoby im całkiem przyjemnie. Więc bierzemy sobie helikopter. Najpierw trzeba te 2 tutaj uspać. Tego i tego, a potem go sobie przeniesiemy. No i w tym momencie zaczyna to wyglądać całkiem fajnie. Pantaceratopsa. Musimy zobaczyć, czy gdzie go mamy i gdzie go mamy. Patrzcie, Spinosaurus. Super, a tutaj w ogóle mamy... Giant Spinosaurus, który w ogóle nie jest spinozaurusem, bo jest roślinożerny. Ciekawe, 61% tego mamy i pytanie, czy będę mógł tutaj cokolwiek wstawić? Będę mógł, dobra, więc dajmy mu jak najlepszy kolor i to w ataku, co ja miałem dać? Intensive Repair, więc to raczej będzie bardziej, wydaje mi się, takie defensywne. A czy mamy defensywne odblokowane? Nie. Intensive Repair, to nie tutaj i tutaj też raczej tego nie będzie, co? Nie, Intensive coś tam... Nie mamy Intensive Repair. To dalej będzie, więc musimy sobie zrobić tak, żeby móc jego defensywne rzeczy odkryć, więc jeszcze troszeczkę musimy polatać i go poszukać. Te 3 są już tutaj uśpione, więc weźmy sobie te i przenieśmy je wszystkie w to miejsce, razem z tymi. Wydaje mi się, że tutaj będzie dla nich fajnie. A jeszcze one mogą być się troszeczkę wkurzać, dlatego że w sumie nie było dla nich jedzenia, prawda? Więc tutaj też zrobimy taki dla tych wysokich jakiś feeder, żeby im się nie nudziło i będzie dobrze. I będzie bardzo dobrze, już mamy 15,5 miliona wartość parku. Postawmy tutaj wysokie jedzonko i powinny sobie jakoś tutaj radzić. Tak mi się wydaje, ile te stegozaurusy mogą mieć koło siebie ludzi? A w ogóle oni mają tutaj za mało ziomków, tak? Bo oni mają grupy, no ale to dlatego, że oni się rozeszli. No ja nie mogę takie rzeczy tutaj działać. Co mnie to obchodzi, że ten jest sam i ma zero komfortu? No i co on może zrobić, że ma zero komfortu? To weź po prostu wróć do kumpli, nie wiem, mam cię przenieść? Chyba na tym to będzie ta zabawa polegała, żeby ich przynosić cały czas w te stałe grupki. Co jest troszeczkę uciążliwe, nie powiem. Można by pewnie robić tutaj jakieś te małe zagrody i nie wiem, czy takie małe zagrody dla nich to nie byłoby coś fajnego. No ale zróbmy to na razie w taki sposób. Dobra, dolatują nasze dinozaury i zobaczmy, jak one tutaj będą się trzymały, jeżeli chodzi o ich komfort i w ogóle. Ale tak naprawdę to ja w sumie nie muszę się tutaj martwić o komfort, bo... No one co one mi mogą zrobić? Nie uciekną z zagrody, nie będą stanowili tutaj zagrożenia dla ludzi, bo tak naprawdę wszyscy ludzie są zamknięci tam i tak naprawdę jedyne co tutaj mogą oglądać, to oglądają z tego właśnie, więc nie wydaje mi się, żeby to było jakieś ultra ważne. Tutaj mają lasu, super, social super, więc tak jak mówiłem, super, że je tutaj przynieśliśmy i możemy nawet więcej, ile oni tutaj mogą takich mieć, takich typków. Mogą mieć do ilu? Do 7 aż w grupie, więc okej, wyślemy z pewnością jeszcze troszeczkę takich tutaj, żeby było ich sporo, a dzięki temu przyspieszymy troszeczkę
nasze tutaj zadania, więc mogę jeszcze takiego jednego wykluczyć. Zobaczmy, czy teraz mamy 70%. Powinno być już jakiś defensywny triad tutaj odblokowany. Nie. To kiedy będzie? Tylko tutaj zrobimy te dwa, je tutaj uśpimy, przeniesiemy je tam do kolegów. Wtedy nasze zarobki, znaczy wartość naszego parku znowu podskoczy. I jako, że mamy już tego Pentaceratopsa też na bardzo dużym procencie, to również zrobimy tego questa. I to powinno nam zapewnić całkiem sporo szansy na to, że będziemy już w stanie zrobić na praktycznie 100% właśnie... Dziewięć to trochę przesada. No i teraz jak sobie wejdziemy w Hammonda i weźmiemy tego naszego para coś tam, to ile będzie miał procent w tym momencie? Gdzie ty jesteś? Tutaj, 90% i nawet nie wiem, czy jeszcze się nie leczy, bo miałem tam jakiegoś innego, ale teraz powinno już być coś lepszego. Defense, mamy pierwsze defensywne rzeczy i tutaj miałem dać Intensive Repair. Z tego co pamiętam, to właśnie miało być to, więc wypuśćmy sobie takiego po prostu jednego na szybko, żeby nie było zbyt trudno. I dzięki temu powinniśmy być w stanie zrobić kolejne zadanie, co da nam, no już blisko jesteśmy, bardzo, ale kurde, cały czas troszeczkę za daleko jednak. Żeby tego questa z zarobkami zrobić, to wystarczy, że na przykład wyklujemy jakiegoś mega drogiego dinozaura, tak mi się wydaje, więc jakbyśmy na przykład, nie wiem, takiego Indominusa wykluli, może troszeczkę zmodyfikowanego w jakiś tam taki prosty sposób, typu coś takiego i coś, nie wiem, takiego i za 4 miliony go spróbować wykluć i po prostu go potem sprzedać, żeby tylko zrobić tego questa. Wydaje mi się to nie najgłupsze. Dobra, możemy już wypuścić Pentaceratopsa z tym ich tutaj wynikiem i to będzie taki pierwszy, więc zobaczymy jak wychodzi, jaka jest animacja. To taki, już mówiłem, taki zdecydowanie ulepszony Triceratops. Troszeczkę smuklejszy, z wielkim porożem, jeżeli można to tak nazwać. No wygląda fajnie, wygląda pewnie fajnie. Drze się również fajnie, no i dobra, questa mi zaliczajcie. Indominus Rex już jest w drodze, więc wartość parku na pewno mocno wzrośnie. I mam już to? Tak, mam to. Dobra, nawet nie muszę już więcej nic robić. Więc w tym momencie jesteśmy w stanie w Research Center, z tego co mi się wydaje, wejść w genetykę. A już się odblokowało od razu. I mamy Indoraptor genom, więc będziemy w stanie wykluć Indoraptora w następnym odcinku. Zdecydowanie na pewno to zrobimy. Jest i on, Indoraptor. No piękny, no piękny. Na pewno będę chciał go wykluć, na pewno będę chciał zrobić jakąś walkę w przyszłym odcinku, więc dajcie znać, z kim chcielibyście zobaczyć, jak walczy. Albo może chcielibyście, żebym na przykład go wypuścił, pootwierał bramy w jakimś parku, które już mamy i na przykład wypuścił z takie 2 czy 3, żeby wszystkich tam, wiecie, powybijały. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na dzisiaj ja już się będę żegnał, tak jak mówiłem, zbliżamy się, myślę, do końca tej serii, bo już troszeczkę mi się nudzi gierka, muszę przyznać, ale no zrobiliśmy już naprawdę dużo, oczywiście dokończę te wszystkie mapki, żeby wam pokazać, jak wygląda wszystko ukończone. Pójdziemy sobie jeszcze na Isla Nublar, czyli tutaj tą mapkę piątą, szóstą w sumie, na której jest taki, wiecie, tutaj sobie wszystko możecie robić, co wam się żywnie podoba i tam na pewno zrobimy również coś fajnego. No ale dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Dzisiaj plan był taki, żeby zdobyć tego Indoraptora. Zrobiliśmy to w 1,5 godziny ponad, więc naprawdę szacun, łapka w górę się należy. No a co, ja tutaj wraz z tym moim Penta czymś tam będę się żegnał. Jak zawsze wbijajcie na G2 oczywiście, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie pojawy gierki. Link oczywiście w opisie, łapki w górę. A ja już moje dinozaurowe świry będę się żegnał. Trzymajcie się, pa pa!